Peggy 18. Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. Opowiadanie Malcza Mistrza, opowiadanie Wiedźmin. Odcinek 9. Fantazja Malcza, opowiadanie wiedźmińskie. Zapraszam do słuchania. Ale się wyspałem. A ty, Tris? A ja też fajnie, kochaniutki, też fajnie. Jak się czujesz? Och, jak w niebie, dziewczyno, jak w niebie. Och, 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 ja też, kochaniutki, ja też. Puk, 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 puk. Kto tam? Z tej strony... Asystent posłaniec od króla Radowida VIII. Wzywany jest czarodziej Malczu, czyli czarodziej Michał, pan szanowny czarodziej Michał oraz czarodziejka Triss Merigold. Król Radowid VIII prosi na słówko, że tak powiem. Jest pewna sprawa do wykonania. Chcemy przećwiczyć umiejętności magiczne Michała. Na ludziach, tak, że tak powiem. Król, po prostu król wzywa, no chodźcie. Zbierzcie się, ubierzcie się i chodźcie. Dobrze, za chwileczkę będziemy. Proszę dać nam 5 minutek, 5-10 minutek proszę nam dać. Dobrze, dostajecie 5 minutek. Na spokojnie, bracia czarodzieje, na spokojnie sobie tam ogadnijcie. Przećwiczymy umiejętności czarodzieja Michała, czyli Malcza, i wyznaczymy wam najbliższe zadania, albo najbliższe zadanie. Król wam wyznaczy zadanie i dostaniecie za to solidną nagrodę pieniężną. Dobrze. Po pewnym czasie minęło 2-3 minuty. Po pewnym czasie. Tupu tupu tup, tupu tupu tup, tupu 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 tup, tupu tup, tupu tup, tupu tup. I tak oto jesteśmy przed obliczem króla Redanii Radowida VIII, tak zwanego starszego. Ponieważ jest już starszy trochę, ale nadal bardzo ładnie się prezentuje. A Michał, Triss, bardzo się cieszę, że się zgrywacie jako drużyna, jako partner i partnerka, ale ja mam teraz dla was zadanie następujące. Triss, musimy przetrenować, musimy sprawdzić, jakie umiejętności ma szanowny czarodziej Michał, czyli Malczu, i bo, że umiejętności bitewne ma, to już się przećwiczył i hrabina Angelina opisała, jak Michał atakował. Nie powątpiewam w umiejętności bitewne Michała, ale jeśli Michał ma jakieś umiejętności takie stricte właśnie święte, aczkolwiek po prostu leczące,
może jeśli ma jakieś umiejętności Ducha Świętego, ale po prostu takie od białej magii stricte na leczenie, to chciałbym to przećwiczyć. Sprawdzić i opisać to na moim pergamirze. No, król Radowidzie, ja mam takie jedno uniwersalne, bardzo potężne i bardzo fajne zaklęcie, technikę, o którym już panu mówiłem, zaklęcie leczące, uzdrawiające, święcące i regenerujące. Stricte zaklęcie właśnie takie genjutsu, kido, Ducha Świętego, takie święte białej magii po prostu. Rozumie mnie pan. Rozumiem, czarodzieju Michale, rozumiem, oczywiście. Michał, słuchaj. Weź, powiedz mi, jak ty to robisz, że tak powiem, to leczenie? No ja, żeby mój czar zadziałał, muszę się trochę oddalić na kilkadziesiąt metrów od, czy po prostu stricte, muszę być odpowiednim dystansie od danego celu, skupić się na zaklęciu, tak? Nakierunkować na obszar do leczenia i załadować system leczący. I potem ta osoba przez 6 godzin nie może nic robić, musi odpoczywać. I czar się przyjmuje, tak? A co to za czar? Co to za technika? A to jest taka moja specjalna, unikatowa, personalna. Ja tą technikę nazywam Expolia Maculis Santus, czyli regeneracja, leczenie uniwersalne, zdrowotne i regeneracja komórek i obrona przed czarną magią, a także służy mi jako egzorcyzm taki święty, tak? Antyczarna magia. Jezu, chłopie, ty mi z nieba spadłeś. Przecież człowieku, ja chodzić nie mogę, ja mam nogę sparaliżowaną, jedną, drugą, kurde, człowieku, ja cały czas na tronie siedzę i dupę nie mogę podnieść, bo normalnie mam po bitwie z dzikim gonem i rzucił na mnie taki fiut zasrany, jebany jego kurwa mać, za przeproszeniem, taki z wrogiej armii z Nilfgaardu, taki kutas zasrany, za przeproszeniem, przepraszam za przekleństwa, ale za to, że go pokonałem, to kutas rzucił na mnie klątwę i ja od tego momentu, od kilkudziesięciu paru lat nie mogę chodzić. Człowieku, wiesz co to... Powiem tak, Michał, spróbuj mnie uleczyć tą techniką. Słuchaj, no, jeśli ci się uda, zrobię co będziesz miał, co tylko zechcesz, bez oporu, nie będziesz musiał nic robić, będziesz miał labę forever, na zawsze. I zero stresu, zero napinki, totalne szczęście, full wypas i będziecie mogli sobie z Triss Merigold hulać na całego. Ajajajajajajaj, a będę miał co do garnka włożyć, bo wie pan, ja tutaj jestem nówka sztuka, nie mam za bardzo na jedzenie. Nie martw się, będziesz miał najlepsze rarytaski wszędzie. I będziesz miał złoto, kasę, wszystko, kurde, twój wypas, pałace, dworki, wszystko. No okej, no to jedziemy. I w nieskończoność i na zawsze nie będziesz musiał pracować na żadnym, kurde, takim mugolskim stricte zadaniach, tylko będziesz na zawsze królewski nadwodny i specjalistyczny mag królewski, wiedźmiński. I cię rozsławimy. Ja cię rozsławię. Jeśli mnie uleczysz, to zrobię z ciebie lekarza magicznego, takiego od czarnej magii, od klątw dla szlachty. Także i arystokracji, i się rozsławię. Jeszcze potem podziałamy bitewnie i może i inne takie, tylko najpierw chcę, żebyś przeszedł próbę leczenia.
Spróbuj. To jest bardzo trudne do opanowania. Mało kto potrafi to zrobić, a do tej pory wszyscy moi czarodzieje, łącznie z Triss, nie mogą mnie uleczyć, tak? Jeśli ty podołasz, to ty jesteś numer jeden na moim dworze i numer jeden w Nowigradzie. Naprawdę. Będziesz miał wzięcie u arystokracji, bo arystokracja, rycerze i stricte nawet część magów są skalani popierniczeni czarną magią, tak? Ty będziesz miał po prostu poważanie i respekt. I złota totalne. To ja muszę się oddalić na trochę. Najlepiej, żebym usiadł na drugim końcu sali, wie pan, bo to tak działa. Ja nie mogę być za blisko. Rozumiem. Pardon, proszę postawić krzesło na drugim końcu sali dla czarodzieja Michała. Oczywiście, króla ludzie, już stawiać. Okej. Okay. Michał, usiądź i się skup. Dobrze. Teraz muszę wejść po prostu w trans taki, wiecie. I uwaga. Expolia maculis santus. Leczę króla Radowida VIII. Lewa, prawa noga z czarnej magii, z klątwy. Nie przejmuję tej klątwy na siebie. Niszczę, unicestwiam tą klątwę raz na zawsze. Expolia maculis santus. 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 Michał, słuchaj, coś się dzieje. Nogi mi wibrują. I takie płomienie, kurde, takie ciepło wewnętrzne czuję. Człowieku, czekaj, ja sprawdzę. Chłopie! Stopą mogę ruszać. Człowieku, jedziesz, to działa! Dobrze, Expolia maculis santus, kolana. Expolia maculis santus, łydki. Expolia maculis santus, uda. Expolia maculis santus, kostki. Expolia maculis santus, stopy, palce. Expolia maculis santus, nogi. Expolia maculis santus, kręgosłup. Expolia maculis santus, biodra. Expolia maculis santus, cały król Radowid VIII. Uleczam cię. Koniec. Niech pan spróbuje wstać. Chłopie. Jezu! Siemna Nazareński Malczu, jak ty to zrobiłeś? Król wstał! Dobrze, a teraz niech pan spróbuje przejść się po sali. Tylko tak spokojnie. Płynnie, tak. Michał, słuchaj. Ja normalnie mogę chodzić, człowieku. Wiadomo, że mi się mięśnie zastały, ale kurde, mogę chodzić. A przebiegnę się, kurde. Przebiegnę się do ciebie, mordo. Tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup, tupu, 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 tup, 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 tup. Michał, nogi mnie nie bolą. Chodzę, biegam, a ja pierdzielę, człowieku. Mordo ty moja, daj buziaka w czoło, kurde, łebku kochany. Super, chłopie, super. Będziesz nadwornym królewskim lekarzem od szlachty. Super, chłopaku, super, naprawdę. Oj, chłopie, naprawdę. Wielki wyczyn zrobiłeś. Masz tu złoto dla tego pana, złoto, chłopaki. Dajcie mu całe dwa worki, nie, trzy worki złota ci daję. Trzy worki złotych monet. Masz, chłopie, to ci starczy na totalnie. Jakby co, masz też ode mnie torbę podróżną, taką fajną, na dwa ramiona. Duża pakowna, czarna, skórzana, wodoodporna, z przegródkami. Będziesz sobie mógł księgi wrzucać jakieś i ładnie tam teges.
po prostu rewelka, chłopie, rewelka. Idź teraz, Stris. Idź teraz, Stris, do Stregobora. Niech on ci da eliksiry wzmacniające, przyswajające do naszego uniwersum. I ze Stregoborem przetrenujecie sobie techniki po prostu kolejne. Czyli Stregobor cię przetrenuje, bo tak mówiłeś, że jesteś też sędzią Bożym, więc przetrenuje cię w sądzeniu szlachty po prostu, albo po prostu w sądzeniu osób z twojego po prostu świata, albo po prostu będziesz testował sąd najwyższy, swój majestat po prostu sędziowski, magiczny na szlachcicach i szlachciankach. Sprawdzimy po prostu, kto ze szlachty sobie, że tak powiem, robi ze mnie w chuja. Bardzo bym prosił, żebyś sprawdził dla mnie, kto mi za plecami ora dupę, tak? Jeśli masz wykaz jakichś grzechów, to Stregobor się tym zajmie, a ty ze Stregoborem po prostu posądzicie sobie po magicznemu twoimi umiejętnościami. A potem przejdziemy do testów bitewnych. Dobrze? Dobrze, król Radowicie, dobrze. A więc udajmy się do Stregobora, Tris. Masz, tutaj jest kasa. Leć, chłopie. Cześć. 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 Koniec odcinka 9. Uzdrowiciel Malczu. Czytałem ja i opowiadałem ja, czyli czarodziej Michał, czyli Malczu Mistrz. To było opowiadanie wiedźmińskie. Cześć!